Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Słuchaj, w nocy zrobiłem ikonę, żeby otworzyć. I czekałem na Ciebie, jak Ty wstaniesz, żeby otworzyć. To dawaj. Słuchaj, synuś, tylko żebyś wylosował dobrze. Kogo chciałbyś wylosować? Zidana. Zidana? Albo Pele. Pele, tak. Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Ta ikona, wykonanie tej ikony normalnie kosztuje ponad 1 000 000 końców. Jest to bardzo dużo, nigdy tego nie robię. Albo inaczej, to jest najdroższa paczka, jaką otwieram. Po prostu najdroższa ze wszystkich, kiedy grałem. Nie grałem, nie robiłem nigdy wcześniej tego, bo po prostu nie wierzyłem w swoje szczęście. Zaczynaj. Gigis jakiś? Ta. Już otworzyło ci się to? Otworzyłeś? Gigs jest? Pires? Nie! Chcesz zgadzać ostatnie? Nie, no fatalne karty. Jakiś trezer górny. Co? Co? Że co? Karty za 1 000 000? Takie... Nie są warte 1 000 000. No co to jest? Boże... Katastrofa. Łapie! Rian Gigs 200 tysięcy. Pires 280. A Trezeguet 190. Oj, po co tak miałczysz? A koszt robienia tej paczki to jest mniej więcej 1 100 000. Pytam się i zadaję chłopakom, co to jest? Jak myślicie, co to jest? Co? Nie wiem. A ty? Nie wiem. Nie wiesz? To jest, chłopaki, prawdopodobnie kanał samochodowy. Wiecie? Samochody tutaj wjeżdżały na to kiedyś i ludzie normalnie, mieszkańcy, powiedzmy, na dworze coś tam robili, wymieniali części, olej na przykład. I pod spodem. I pod spodem, żeby wejść właśnie sobie o tutaj i zobaczyć samochód od spodu. Idziemy z chłopakami dzisiaj na szczepienie, jedno z ostatnich. No i chłopaki mają obawy, jaka będzie pani, bo dzisiaj będzie nowa osoba, która będzie się nimi opiekować. Poprzednia pani odeszła tutaj ze szpitala i... No i właśnie zastanawiałem się, czy będzie tak samo fajna, jak poprzednia. Strasznie długo nam zeszło dzisiaj. Mega długo. Wybrałem panią doktor, u której będzie najmniej osób. Tak poprosiłem ostatnio, bo tylko jeszcze 5 wizyt. Nie, ale wiesz co, Marcel, bo tam widziałeś, że ten chłopczyk miał problem. Jeden chłopczyk miał po prostu wstrząs. Nie wstrząs mózgu, wstrząs ten amifaliktyczny i tak, no nie wiem. Duszności, katar, organizm, na przykład dusi się. I faktycznie tej naszej pani doktor nikogo nie ma. Nikt do niej nie przychodzi. Ale chyba dlatego, że ona jest tak mało zaangażowana. Tak, bo ja poprosiłem osobę, która, do której jest najmniej ludzi, bo już lekarz nie ma teraz znaczenia. Nawet jej się nie chciało wstać, żeby zbadać chłopaków, tylko siedziała na tym fotelu i oni musieli podejść i tylko plecy zbadała, z przodu nic. Muszę się napić kawy, bo jestem nieprzytomny po nocy. Teraz rzucam Miłosza film, on przygotowałem tylko miniaturkę, Miłosz cały film zmontował. Film, który był nagrany w styczniu, miał być nieopublikowany, ale mówiłem do niego, weź to wrzuć, chociaż jest 6 minut, ale jest co wrzucić, zwłaszcza, że tam jest śmieszne, dużo fajne sytuacje. A ja muszę się kawy napić. Pod ostatnimi filmami dużo jest komentarzy mówiących o tym, że wzrastają wyświetlenia i faktycznie tak jest. Tylko proszę pisać jeden komentarz, żeby nie spamować. Te wasze zaangażowanie jest jakby widoczne. Czyli idziemy do góry i tak dalej. W ostatnim live i jednym z ostatnich odcinków mówiłem o tym, o firmie, która oszukała youtuberów odnośnie przekazywania pieniędzy zbieranych podczas transmisji na żywo. I wyobraź sobie, że widzowie mi o tej firmie powiedzieli, tipli, i sami się do mnie odezwali i powiem tobie, zaskoczony jestem treścią maila, która widać, że jest adresowana bezpośrednio do mnie. I wiesz, co zrobiłem? Zarejestrowałem się. Więc być może wkrótce będą donaty. Po tylu latach prowadzę donaty. Wyrzucili cię ze skateparku? A co tutaj robisz? Dobry. Cześć. Ale nie wrzuciliśmy mojego filmu. Wrzuciłem. Serio? No wrzuciłem swój film. A nie przyszło mi, powiedz mnie. A pokaż. A nie wiem, czy go subskrybujesz? O, pokaż. Mam zawsze ten powiadomienia. Jak mi nie subskrybujesz, to... Znaczy, ostatnio zakładałem drugie konto, ale na sobie. A on... dzwoneczka nie mam po prostu. Nie masz dzwoneczka?
Znaczy zawsze miałem, ale mam teraz drugie konto, bo na tamtym miałem straszny syf. I teraz obserwuję tyle osób. Tak, Miłosz, poproś kolegę, właśnie na kolanach. Poproś, żeby cię subskrybował. O! Dam łapkę w dół! Co? Łapkę w dół? Dobrze, dam łapkę w dół i komentarz. Ja muszę się rozebrać, co jest ważne, żeby za... U mnie też i u Miłosza. Żeby dać subskrypcję, ale też dzwoneczek i żeby było zaznaczone, żeby były informacje, to też jest ważne. Co mówisz? Że nie ma żadnych takich hejtów. Ale gdzie? W komentarzach. Bo są przez chwilę. No przez chwilę, a są jeszcze, tak? No ale nie tak, widzę. Tak, bo YouTube po prostu u Miłosza ma zablokowane komentarze, ale przez jakąś godzinę działają, tak. O Jezus! No właśnie mnie. Tak widziałem, jak on się tak patrzył dziwnie. A ty do mnie, o Jezus. Kurde, nogi są... Nie fajnie. Jeszcze nic nie widzę, ja to robię na czuja. Ale to jest ładnie, jak się tu najeżdża. Słońce świeci? Bardzo, ja tam nic nie widzę. Na czuja robię wszystko. Wszystko. Nie, już się nie chcę. Tak, naprawdę, już zdążyłeś. I przyraz, nic. Marcel mnie wystraszył. Nie. Idziesz na trening? Na trening. Wodę masz z podawą, Marcel. A idziesz sam? Tak. A mam iść z tobą? Po co? Mogę przejść się z tobą. Możesz. Pójdę z Marcelem, odprowadzę go na trening, a ty włączysz... Nie, co ty mierzasz? To odliczasz czas, a ty włącz stoper. Uwaga. I start. Poczekaj, musimy dojść do... Już, włącz. I tak za późno włączyłeś. To linia naszego startu. To jest linia startu, start. Gdzie ty tam wyprułeś? Co? Gdzie tak wyprułeś? No poczekaj. Idziemy z Marcelem i po drodze tłumaczę Marcelowi odnośnie przejść dla pieszych. I że w czerwcu zmienią się przepisy, że to pieszy będzie ją bezwzględną, za wyjątkiem pewnych sytuacji, bezwzględne pierwszeństwo. O, już teraz, już kierowca powinien się zatrzymać, no nie? Ma, co chodzi? Dobra, może już. Jaki masz czas? 10 minut i 30 sekund i 44 stopnia. Czyli tyle, taki czas jest od domu. W miarę szybkim tempem. Bardzo. Nie, no pieszo. Bo jeszcze gadanie. A tak luźno to 15 minut. No! Przyszedłem do sklepu, żeby kupić najtańszą, dosłownie, najtańszą maszynkę do włosów, ale ja ją będę używać do brody. Mam nawet w pracy, chyba Philipsa, maszynkę, za którą, właśnie taką w tym stylu, chyba 700 albo 8 dałem. Ale po prostu ja się taki nie golę. A kupowanie takiej maszynki, nawet najdroższej, do mojej brody, to jest totalny bezsens, bo ją szybko zużyję. Muszę najpierw to zgolić, żeby na przykład później na zero się ogolić, ale ja nie chcę, nie lubię takiego już na zero. Lekki zaraz, żeby był. A kiedyś sobie strzelę, kupię jakąś taką właśnie porządniejszą maszynkę, ale to nie teraz, na szybko potrzebuję taką. Najszybsza piątka, tak, mam nadzieję, że dzień będzie dłuższy i będą fajniejsze vlogi. Cześć!